2 miliardy złotych dotacji z funduszy europejskich, miliard na inwestycje transportowe, 218 milionów na pomoc dla podlaskich firm w czasie pandemii, ponad 160 milionów na inwestycje zdrowotne. Takimi liczbami Zarząd Województwa Podlaskiego podsumował swoją dotychczasową 2,5-letnią kadencję. Na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować członkom Zarządu Województwa Podlaskiego. Wsparcie zarówno polityczne, merytoryczne, za to, że możemy wspólnie decydować o losach mieszkańców, o losach naszego województwa, a przede wszystkim wpływać na to, żeby nasze województwo jeszcze lepiej się rozwijało. Też chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarówno tym, którzy zdecydowali się i popierają Zarząd Województwa Podlaskiego, którzy nas wybrali, ale i tym, którzy cały czas się z nami gdzieś tam w jakiś sposób nie zgadzają, czy są w opozycji. W 2019 roku, na koniec 2019 roku, odnotowaliśmy największy przyrost spośród województw, jeśli chodzi o liczbę zawieranych umów o dofinansowanie. Największy w całej Polsce. A na przykład departament zajmujący się obsługą przedsiębiorców jest najlepszym departamentem ze wszystkich tego typu departamentów, które są w ramach urzędów marszałkowskich w całej Polsce. To świadczy o tym, że została wykonana bardzo duża praca. Praca polegająca na tym, żeby rozdysponowywać środki europejskie efektywnie, ale też szybko i żeby te pieniądze po prostu na siebie pracowały. Marszałek wymienił kilka obszarów, w których samorząd odnotował duże sukcesy. To m.in. wykonanie programu regionalnego współfinansowanego z funduszy europejskich, w ramach którego zarząd przyznał 2 miliardy złotych dotacji. Choćby podam takie przykłady. Ochrona zdrowia, 120 milionów złotych dofinansowania ze środków europejskich. Innowacje, badania i rozwój, to jest ponad 372 miliony złotych dofinansowania. Rewitalizacja, 53 miliony złotych ze środków europejskich. Ale nawet i tak popularne działania, jak choćby odnawialne źródła energii, to jest 180 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. No skorzystało, wiemy o tym, 82 gminy. Za to zakupiono ponad 4000 kolektorów, paneli fotowoltaicznych i będą mogli namacalnie korzystać z tego mieszkańcy. Duże środki finansowe samorząd skierował m.in. na odnawialne źródła energii, kulturę i sport. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kulturę, czyli dział, który jest podległy mi osobiście, to jest ponad 200 milionów złotych, które podczas tych 2,5 roku zostały skierowane do podlaskich instytucji kultury na wszelkie działania związane z ich działaniami statutowymi. To są naprawdę bardzo dużo kwoty, bo przypomnę tylko 50 milionów to sprawie oczywiście Opera i Filharmonia Podlaska, 18 milionów ponadto Książnica Podlaska, 22 miliony Muzeum Podlaskie w Białymstoku, ponad 16 milionów Teatr Dramatyczny. Można tu jeszcze wiele wymieniać, ale przypomnę tylko Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 26 milionów dofinansowania do przebudowy, remontu Teatru Dramatycznego w Białymstoku. O tym też mówiliśmy podczas kampanii wyborczej i słowa dotrzymujemy. Teatr jest przebudowywany, znaczy na razie są przetargi wykonywane, wszystko idzie w dobrym kierunku, te oferty są bezpieczne, widać, że to są poważni kontrahenci i cały czas ten proces inwestycyjny się posuwa do przodu zgodnie z harmonogramem. Miniony rok to walka z pandemią. Zarząd podejmował działania, by łagodzić jej skutki. Połowa prawie tej kadencji to jest okres pandemii, okres bardzo trudny, gdzie też sami obawialiśmy się jako członkowie zarządu, jak to się będzie rozwijało. Tam staraliśmy się przede wszystkim wspierać nasze jednostki ochrony zdrowia i stąd jest kwestia podlaskiego pakietu zdrowotnego, który żeśmy przygotowali wspólnie z członkami zarządu. Ja przypomnę, ponad 60 milionów złotych dotacji dla jednostek ochrony zdrowia po to, żeby mogły zakupić
niezbędny sprzęt, aparaturę po to, żeby było można wykonywać testy. Wszystko, co jest niezbędne do walki z pandemią. Ochrona zdrowia to jest 165 milionów złotych na inwestycje i projekty w podlaskich jednostkach medycznych. Tu można by było bardzo długo przytaczać te wszystkie inwestycje, remont oddziału neurologii w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku, 11 milionów otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Śniadecji. Cały czas realizujemy zgodnie z harmonogramem Breast Cancer Unit, czyli uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę, idziemy w kierunku już zapisania, finansowania dla tego projektu, ale o tym też jeszcze będziemy przekazywali, ale są też inne działania, takie wpadkowe, które tak to mogę kolokwialnie nazwać, które tego dotyczą, ale tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze o bardzo jednej takiej istotnej inwestycji, która dzięki temu zarządowi województwa podlaskiego powstaje, to jest Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, gdzie myśmy przekazali z Regionalnego Programu Operacyjnego 17 milionów, a 23 miliony złotych to są środki z budżetu państwa. Czyli jak państwo widzicie, ta dobra współpraca między też samorządem a rządem powoduje, że możemy rozwiązywać ważne problemy dla mieszkańców województwa podlaskiego, bo wiemy, że tu jesteśmy białą plamą. Półmetek kadencji zarządu to miliard na transport i rekordowe wsparcie na ochotnicze straże pożarne. O wydatkach na transport mówił wicemarszałek Marek Olbryś. Bardzo ważnym elementem na mapie transportowej naszego województwa są przewozy kolejowe. I tu chciałbym powiedzieć, ponieważ jesteśmy udziałowcami, co prawda nielicznym wkładem, ale jesteśmy PKP Polregio. Podpisaliśmy w tym roku umowę na 4 lata, która zabezpiecza potrzeby naszych mieszkańców i działalność na rynku kolejowym. To duże kwoty od roku 2019 poprzez 20 i 5 miesięcy 2021 to kwota 737 milionów na rekompensaty i na przekazywanie środków do funduszu naprawy taboru kolejowego. Transport autobusowy także rozwinął połączenia w regionie. Bardzo dużo naszych inicjatyw jest jako Zarządu Województwa Podlaskiego, żeby wspierać również PKS-y. Nasze PKS Nowa jest to w 100% własność naszego województwa i staramy się wspierać, żeby korzystając oczywiście też ze wsparcia samorządów w postaci dowozu uczniów do szkół, ale też i usług publicznych w zakresie takiego wyalienowania z usług kolejowych poprzez słabą dostępność do usług publicznych w postaci korzystania z ruchu kolejowego. I to oczywiście też aplikujemy do wojewody podlaskiego o te środki, żeby wspomagał. I w tej chwili można powiedzieć też staramy się uruchamiać te połączenia, żeby dowozić ludzi z takich odległych miejscowości. Zarząd podczas swojej połowy kadencji przyznał też bardzo duże wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, w tym rekordowe w zeszłym roku dla OSP gaszących pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Rekordowe kwoty na wsparcie, na bezpieczeństwo, na przeciwpożarowe, na ratowanie życia ludzkiego w postaci dofinansowań do ochotniczych straży pożarnych. Poprzedni zarząd przeznaczał na te cele nie więcej jak 500 000 zł rocznie. My w tamtym rok był rekordowy. Łączyło to się oczywiście z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym, ale dodając te kwoty przeznaczone na inne straże pożarne, ochotnicze, to ponad 6 milionów złotych straże dostały takie wsparcie. To są nowe kombinezony strażackie, butle tlenowe, no, dużo sprzętu nowoczesnego, który ułatwia w procesie ratownictwa pożarowego działać. Jak wygląda współpraca zarządu z samorządami i organizacjami pozarządowymi w naszym województwie? Musimy wspólnie współpracować, traktować po partnersku organizacje społeczne, po partnersku traktować samorządy pozostałych dwóch szczebli i to, co dzisiaj marszałkowie przedstawiają, to jest to, że to się udało. I powiem Państwu szczerze, że po 2,5 roku bycia w zarządzie województwa, no, żałuję, że nie jestem nadal wójtem gminy, bo tutaj otwierały się takie możliwości, jakie do tej pory ja wówczas nie miałem. Nie mogliśmy skorzystać ze wsparcia takiego normalnie uczciwego, że brakuje nam na
wkład do jakiejś inwestycji strategicznej. Przychodzisz do marszałka, marszałek mówi, dobrze. Do zarządu województwa. I mówimy, tak, dobrze, jest to ważne, będziemy to realizować, wspieramy ciebie. I dla mnie to dla mnie wewnętrznie, jako dla 20-paroletniego samorządowca, to jest taka żałość, że wówczas ja byłem tego pozbawiony i moi mieszkańcy również. I to nam udało się przede wszystkim przez te 2,5 roku zrobić. Ale też traktujemy po partnersku organizacje pozarządowe. Po raz pierwszy zaczęliśmy bardzo poważnie traktować grupy rekonstrukcyjne, zespoły folklorystyczne. Zaczęliśmy wspierać działania tych grup w taki sposób, żeby czuli się, że są członkami i mieszkańcami województwa podlaskiego. Mamy środki, które uruchamiamy dla nich do funkcjonowania. Sam program nasz o Nowe Wsi, który w pewnym roku był pod hasłem Stroje Ludowe, pozwala nam w jakiś sposób ubrać koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, no to wszystko zaczyna wyglądać. Wspieramy bardzo mocno tradycję kulinarną, a to wszystko spina się w pewien produkt turystyczny naszego regionu. I nie bez kozery w poprzednim roku, tym roku pandemicznym, województwo nasze było w czołówce organizacji miejsc turystycznych w naszym kraju. To, bo warto tu przyjechać, warto coś zobaczyć, ale zobaczyć co warto? Ludzi uśmiechniętych, radosnych, fajnie ubranych, znających swoją tradycję, swoje kulturę, swoje kulinaria, którzy są dumni z regionu. To też my jako zarząd województwa z tego tytułu jesteśmy dumni. To nas bardzo motywuje do pracy. Podlaskie rolnictwem stoi. Zarząd przekazał m.in. blisko 27,5 miliona złotych na realizację różnych przedsięwzięć w rolnictwie, na program odnowy wsi, promocję dziedzictwa kulturalnego, lokalnego przetwórstwa, pszczelarstwo. Jeżeli chodzi o obszary wiejskie, no tutaj mamy rzeczywiście programy, które pojawiły się już za naszej bytności, czyli wspieranie kół gospodyń wiejskich, koła gospodyń wiejskich w ostatnim okresie czasu eksplodowały swoją ilością, ponad 300 kół gospodyń wiejskich. My wspieramy to naszymi konkursami, ponad 500 000 złotych na to przeznaczaliśmy. Inspirujemy, zachęcamy, pokazujemy, mówimy. W ramach działalności KSOW ponad 2 000 000 złotych przeznaczamy na różnego rodzaju kształcenie, wymianę doświadczeń, budowanie swoich też liderów lokalnych, bo to na nich opieramy te działania. Ale tworzymy też taki centrum produktu lokalnego, czyli ponad 120 certyfikowanych przez nas produktów lokalnych, które podbijają świat swoją jakością, swoim działaniem i swoim funkcjonowaniem. Skonfekcjonowaliśmy też i wytworzyliśmy taką markę, wiele mark, ale tutaj przede wszystkim taka marka, która jest dla mnie bardzo bliska, to marka Miód Podlaski. To jest 53 tysiące zestawów takiej marki zbrandowanych, 53 podlaskich pszczelarzy od razu w to weszło. Myślę, że dobijemy tam do kilkuset tego typu działania. To pozwala to, że nasze produkty pszczele są poszukiwane już na rynkach całego kraju. Ale też dbamy o to, żeby szkody, które są spowodowane przez dziką zwierzynę, która jest obficie w naszych lasach, żeby rolnicy nie tracili na tym swoich finansów, nie tracili swoich gospodarstw. Prawie 4,5 miliona złotych wypłaciliśmy za odszkodowania i to jest dość duża, ciężka, mozolna praca, może niewidoczna, nie taka ze sztandarami, ale pozwalająca na prowadzenie działalności rolniczej przy zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego, tej zwierzyny leśnej, która funkcjonuje. Podpisaliśmy ponad 384 umowy na prawie 140 milionów złotych na różnego rodzaju działania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. To są przeróżne działania od centrum produktu lokalnego, kanalizacje, wodociągi, scalenia gruntów rolnych, tego jest mnóstwo. I tu pragnę powiedzieć też w imieniu pani marszałek Wiesławy Burnus, która się nie ma, a która bardzo wiele pracuje na temat scaleń gruntów i tutaj jesteśmy liderem w kraju, jeżeli chodzi o ten program. Ściągamy naprawdę dużo pieniędzy na to, żeby scalać grunty naszych rolników, żeby zagospodarować tereny poscaleniowe, budować drogi, odnawiać meliorację wodne. Jesteśmy absolutnym liderem w kraju. W naszym województwie liderują tam takie powiaty jak Siemiatycki, jak Hajnowski, Sokulski, Moniecki. Tam powstaje dość dużo inwestycji i tu muszę z wielkim ukłonem do i samorządów powiatowych, tych powiatów się ukłonić i podziękować za to, że bardzo mocno współpracujemy w tym zakresie. Duże obszary
naszych wsi wychodzą z takiego scalenia zadowolone z dobrą infrastrukturą, z nowoczesną infrastrukturą, która powoduje to, że przyjemnie się gospodarzy w zakresie rolnym. Tutaj też pragnę wspomnieć, że przeznaczyliśmy ponad 3,5 miliona złotych na renowację dróg dojazdowych do pól, do rekultywacji gruntów. To jest w moim przekonaniu za mało jeszcze środków finansowych na ten cel przeznaczonych. Myślę, że w przyszłości będziemy się na tym jeszcze pochylali, bo sprzęty, którym nasi rolnicy coraz mocniej poruszają się po drogach i jest on naprawdę wysokiej jakości, bo rolnictwo podlaskie staje się coraz lepsze, a myślę, że niedługo będzie najlepsze w całym kraju. Jakie plany ma zarząd na kolejną połowę kadencji? Nowa perspektywa unijna. To jest, myślę, że jedne z podstawowych wyzwań. Tutaj oczywiście mówimy o zarówno programach regionalnych, jak i krajowych. Trochę już wiemy, trochę już możemy Państwu przekazać. To jest oczywiście projekt programu operacyjnego Polski Wschodniej na następną kadencję. Wiemy, że tutaj alokacja, pomimo tego, że jest nie 5, a 6 regionów, jest wyższa, bo to jest 2,5 miliarda euro. Czyli czysto matematycznie tu już jest około ponad 100 milionów złotych więcej dla naszego województwa. Z tego się niezmiernie cieszymy. Oczywiście program regionalny razem z kontraktem programowym w trakcie negocjacji, którego jesteśmy z rządem. Tutaj jeszcze nie możemy Państwu wszystkiego powiedzieć, bo to są negocjacje i ujawnianie naszego mandatu tak publicznie stawia nas w trochę gorszej sytuacji, ale myślę, że też będziemy mogli się przed Państwem, całej opinii publicznej bardzo pochwalić tej sytuacji, ale o tym jeszcze będziemy mówili. Oczywiście KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, czyli te kwestie popandemiczne, tutaj negocjujemy z rządem, żebyśmy jako regiony, w tym momencie jako województwo podlaskie też wdrażało pewne działania u nas w województwie. Już jesteśmy na takim etapie negocjacji, gdzie uwzględniliśmy, że w zakresie przedsiębiorców, czy w zakresie choćby budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tak bardzo potrzebnej w naszym województwie, te dwa obszary będziemy wdrażali. Najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że będziemy wdrażali, że tak powiem, te środki tutaj u nas w województwie z Krajowego Planu Odbudowy. Tu specjalnie tak podkreślam, żeby odróżnić politykę spójności od Krajowego Planu Odbudowy, bo to są dwa różne instrumenty. Tam jeszcze jest kwestia planów i zagospodarowania przestrzennego, ale to już inna sprawa, ale tu też chcemy się porozumieć, żeby to wdrażać. Jednym zdaniem, chcemy, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiło do naszego województwa i to jest ten podstawowy cel. Drugim z mojej ocenie takich podstawowych celów to jest oczywiście ta kontynuacja tych działań, które cały czas podjęliśmy we wszystkich obszarach, o których tutaj powiedzieliśmy z panami marszałkami, tak żeby te wszystkie działania faktycznie nie tylko utrzymać, ale i nawet niektóre zwiększyć, tak jak tu mówi marszałek Drechajło, czy też wiemy, że w nowej perspektywie będą budowane drogi, te już drogi, które typowo od A do Z my już będziemy realizowali i też chcemy, żeby te drogi, które będą wynikały z planu transportowego, były. Tak? Także przede wszystkim utrzymanie tego, co jest, a nawet i zwiększenie w niektórych miejscach pewnych wydatków. Będą pojawiały się nowe inicjatywy, czy to w ramach naszych instytucji kultury, choćby tak jak Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko, ale i też inne takie działania, o których będziemy Państwa informowali. Czyli de facto chcemy, żeby województwo się rozwijało, zarówno poprzez te działania czysto inwestycyjne, ale i też, żeby te inwestycje pracowały na naszych mieszkańców, tak? Na to, żeby mieszkańcom naprawdę żyło się jeszcze lepiej w naszym województwie. To jest piękne województwo, mamy czym się szczycić, będziemy pokazywali też to województwo, ale będziemy też realizowali nasz rozwój zgodnie z naszą strategią. Ambitne Podlaskie, to co Państwo tutaj widzieli, czy słyszeli, te wszystkie kwoty i tak dalej, w mojej ocenie są kwotami ambitnymi. Dlaczego? Bo ich nigdy w budżecie województwa nie było. Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Łomża i w powiecie łomżyńskim oraz remont jezdni w Zaskrodziu w gminie Kolno to część inwestycji, które zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu z funduszy wsparcia gmin i powiatów. Symboliczne czeki przedstawicielom kolejnych czterech samorządów wręczył w Urzędzie Marszałkowskim wicemarszałek Marek Olbryś. Naszym celem jest pomoc dla samorządów. To jest taka realna pomoc w sprawach, których są beznadziejne, można powiedzieć, bo gmina odkłada daną inwestycję, zakup urządzenia, dotacji dla sportowców, dla szkół, na stadiony,
A takie myślenie wójta, że wójt ma parę groszy na wydatkowanie, ale to jest za mało. Wtedy się zwraca do zarządu województwa, do wojewody, do innych źródeł finansowania, czy też zaciągnie kredyt. I ten montaż finansowy pozwoli zrealizować. I to są właśnie dla takich kreatywnych włodarzy gmin, którzy chcą pomóc drugiemu człowiekowi i może na nas liczyć. Wśród przedsięwzięć, na realizację których wręczono czeki, przeważały inwestycje drogowe. Gmina Łomża przeznaczy część dofinansowania na budowę ulicy Bocianiej w Podgórzu oraz oświetlenia przy ulicy Młynarskiej w Konarzycach. Oba przedsięwzięcia otrzymały łączne wsparcie z budżetu województwa w wysokości 400 tysięcy złotych. Ta dotacja, którą dostaliśmy teraz, 400 tysięcy, gmina Łomża otrzymała z funduszu wsparcia od zarządu województwa, otwiera nam możliwości zbudowania dwóch inwestycji. No i to są inwestycje, na które nie moglibyśmy sobie pozwolić sami, gdybyśmy nie dostali tego wsparcia. No to jakby jasno musi być wyartykułowane, ponieważ mamy ogromne wydatki i bardzo często odsuwamy pewne kolejne, na które nie można uzyskać dodatkowego zewnętrznego finansowania. Są pewne zadania gmin, które nie wpisują się w możliwość uzyskania finansowania w źródłach nam dostępnych i teraz oto w województwie podlaskim pojawiła się kieszonka, pojawił się fundusz wsparcia, który daje nam możliwość sfinansowania to, czego do tej pory nie mogliśmy z innych źródeł. I w gminie Łomża to są dwie inwestycje. Pierwsza to jest budowa ulicy Bocianiej w miejscowości Podgórze. Dzięki tej inwestycji wyprowadzamy ruch ciężki tirów obsługujących zakład produkcyjny ze środka miejscowości. Przenosimy na koniec miejscowości na drugą ulicę i w ten sposób też dzięki temu rozbuduje się ten zakład produkcyjny, co przysporzy znowu podatków gminie, ale także i województwu podlaskiemu, a jednocześnie otworzy tereny inwestycyjne w dalszej części w tej miejscowości, już poza terenem zamieszkałym. Druga zaś inwestycja, bardzo ważna, jest to oświetlenie całego bardzo dużego osiedla pod łomżyńskiej miejscowości Konarzyce. Gmina Łomża bardzo silnie się rozwija. Jest to jedyna gmina w regionie, jedna z niewielu w województwie podlaskim, które mają pozytywny przyrost migracji. Bardzo dużo nowych mieszkańców przybywa, a to znowu jest ogromny sukces, bo to przysparza też i radości, ale i determinuje wiele problemów związanych z nowymi wydatkami, które chociażby są to dogonienie infrastrukturalne tego rozwoju przestrzennego, który następuje. Bardzo dziękuję zarządowi województwa i tym radnym sejmiku, którzy głosowali za przyjęciem tego funduszu, ponieważ to w sposób realny poprawia wartość mieszkania mieszkańców województwa podlaskiego. Drogę z półmilionową dotacją wyremontuje też w Zaskrodziu gmina Kolno. Tego typu dotacje są szczególnie ważne dla małych rolniczych gmin, które przy niewielkich dochodach inwestycje realizują w zasadzie tylko ze środków pozyskanych. Będziemy w stanie zrealizować to przedsięwzięcie, którego byśmy nigdy nie brali pod uwagę, gdyby nie wsparcie. A jest to przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaskrodzie, drogi, która łączy tą miejscowość z drogą wojewódzką 647. Droga wybudowana kilkadziesiąt lat temu. W tej chwili jest taki, że wymaga gruntownej przebudowy, wobec czego te pieniądze zostaną na ten cel wykorzystane. Budowa i modernizacja dróg to nie jedyne inwestycje, które zostaną zrealizowane w oparciu o przekazane dotacje. Gmina Rajgród za kwotę 200 tysięcy złotych oprócz przebudowy drogi do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie zakupi wóz asenizacyjny. Chciałabym bardzo podziękować w imieniu pana burmistrza Ireneusza Glinieckiego i dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pana Marka Kostrzewskiego, za udzielone wsparcie. Te 200 tysięcy przeznaczymy na zakup samochodu asenizacyjnego i przebudowę drogi, które w znaczny sposób poprawią funkcjonowanie systemu gospodarowania ściekami na terenie naszej gminy. Dziękuję jeszcze raz. Czeki wręczone trzem gminom z ziemi łomżyńskiej to dotacje o łącznej wartości blisko 4 milionów złotych.